Witam wszystkich w mojej miniserii o narzędziach warsztatowych. Będą to krótkie filmiki. Nie chcę nikogo zanudzać, a może komuś się przyda taki filmik, może będzie chciał zrobić podobne coś do swojego warsztatu. Czemu teraz pokazuję gaśnicę? Ano dlatego, że z takiej gaśnicy zrobiłem sobie zlewarkę do oleju. Cała zlewarka wygląda tak. Mega prosta konstrukcja. Powiem wam, już miałem dość jakichś takich wiaderek podstawianych pod auto na kanale. Tutaj ten zbiornik ma około 10 litrów. I powiem wam, do takiej wymiany warsztatowej gdzieś tam u siebie w garażu naprawdę to wystarczy, bo większość samochodów nie ma dużo tego oleju w sobie, w silniku. No, w mojej terenówce wchodzi 10 litrów, ale to no tak za często nie robię takich samochodów, także to jest do pełna. I tak, no do gaśnicy po prostu dospawałem jakieś tam nóżki, żeby to ładnie mi stało. Tutaj dospawałem także taką tulejkę i kawałek śruby, żeby to była blokada, żeby mi to blokowało. Można wyciągnąć tą rurkę i po prostu sobie zablokować wyżej, niżej. Rurka, no możecie się śmiać, ale jest z anteny satelitarnej. A no dlatego ją wybrałem, że tutaj ona ma takie jakby przetłoczenie. I po prostu ta blacha idzie prosto i nagle wchodzi w takie, ma taki jakby dołek i dalej prosto. To mi się przydało do tego, że po prostu nawet jeśli mam tutaj gdzieś nieszczelność, i tak ten olej mi nie wleci. I wszystko tutaj mam ładnie szczelne, elegancko. Bo wszystko wejdzie w to przetłoczenie, a i tak finalnie do rurki spłynie i wszystko pójdzie do zbiornika. Miska. Jest to zwykła jakaś miska. Znaczy zwykła i niezwykła, bo powiem wam, że ona jest jakaś z 80-tych lat. Bo na dnie, jak to robiłem, to było wytłoczone data. To 80 chyba trzeci rocznik. Mega mocna jest ta miska. To gdzieś tam leżało w garażu ta miska z jakimiś śrubami. Mój tata jeszcze gdzieś to sobie wziął na jakieś śruby. I tyle lat przetrwało i naprawdę nic się nie działo z tą miską. Ten plastik ma z 2 mm grubości. No i generalnie tylko przykręciłem, no i poskładałem wszystko, zlewarka gotowa. Jest fajna, bo jest mała. I to jest jej wielką zaletą, bo jak wezmę tak, ona ma tutaj chyba 30 cm, a po dłuższej stronie chyba 37, jak dobrze pamiętam. I powiem wam, nie zajmuje dużo miejsca i to jest fajne, bo mimo tego, że mam duży garaż, no to tych sprzętów jest tyle, że po prostu no gdybym tak kupował wszystko, no to raz, że dużo pieniędzy, a dwa, że no taka profesjonalna zlewarka jest dużo większa. I po prostu no szkoda mi miejsca w garażu. Wolę to przeznaczyć na to, żeby chociaż było luźno po prostu. Nie lubię, jak jest nieporządek w garażu. Lubię, jak wszystko jest poukładane. Dlatego jeśli już coś robię, staram się, żeby to było takie kompaktowe. No a wiadomo, nie robię też w skali przemysłowej samochodów, tylko raz na jakiś czas wymieniam te oleje, czy tam różne inne rzeczy. I każdą rzecz, którą robię, staram się, żeby mi jak najmniej zajmowała miejsca. Tak wygląda całość. Tutaj tylko uszczelniłem jeszcze silikonem, ale powiem wam, że nawet chyba jakby nie było tego silikonu, to przez to przetłoczenie, że jest tutaj. O, teraz chyba będzie troszeczkę widać. Mam nadzieję. Przez to, że jest to przetłoczenie, po prostu i tak mi nic nie wylatuje na zewnątrz. No i tutaj regulacji jest dość dużo. Bo mogę... spróbuję jedną ręką. Chwila. O. I teraz już mam takie wysokie. Wymierzyłem sobie wszystko oczywiście do kanału, że wkładam całe to do kanału
elegancko sobie odkręcam. No i praca jest dużo czystsza i fajniejsza.